Wysoka Rado, otwieram 24. sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Serdecznie witam panią i panów radnych, serdecznie witam pana Andrzeja Rychla, pełniącego funkcję burmistrza miasta i gminy, serdecznie witam panie sekretarz i skarbnik, serdecznie witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, serdecznie witam pana Jerzego Paula, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, serdecznie witam pana Jacka Kusego, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej Sarzynie, serdecznie witam pana Józefa Kuszaja, sołtysa sołectwa Majdanowski. Serdecznie witam pracowników Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej Lokaltel. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 19 radnych. Nieobecni to radna Halina Pyszowska oraz radny Józef Kludys, z tym, że nieobecność pana radnego Józefa Kludysa jest usprawiedliwiona. Obrady rady są tym samym prawomocne. Wysoka Rado, w zawiadomieniu dzisiejszej sesji otrzymaliście państwo określony porządek obrad. Czy do tego porządku obrad ktoś z radnych, względnie pan burmistrz, chce wnieść propozycję jego zmian? Proszę uprzejmie. Nie widzę, wobec tego poddaję pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem porządku obrad 24. sesji w brzmieniu jak zawiadomienie o tej sesji? Proszę o podniesienie ręki do góry. 8. Dziękuję. 19 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła porządek obrad 24 sesji. Przystępując do realizacji przyjętego przed chwilą porządku obrad, przechodzimy do wręczenia przez Miejską Komisję Wyborczą zaświadczenia o wyborze na burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna panu Andrzejowi Rychlowi. Ja tylko jeszcze powiem, że w chwili obecnej obradujemy już w składzie 20-osobowym. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, w dniu 31 stycznia odbyły się wybory burmistrza miasta i gminy. W wyniku tych wyborów burmistrzem został wybrany pan Andrzej Rychel. Nad całością prac poszczególnych komisji wyborczych czuwała Miejska Komisja Wyborcza pod przewodnictwem obecnego na dzisiejszym posiedzeniu pana Jacka Kusego. W związku z tym w chwili obecnej proszę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie panu Andrzejowi Rychlowi zaświadczenia o wyborze na burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna. Proszę uprzejmie. Stosownie do artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw nr 21, pozycja 112 z późniejszymi zmianami, Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Sarzynie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 31 stycznia 2016 roku, pan Rychel Andrzej został wybrany burmistrzem miasta i gminy Nowa Sarzyna. Ja jeszcze w imieniu Rady Miejskiej pragnę złożyć serdeczne podziękowania na ręce pana Jacka Kusego, Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej Sarzynie za sprawne i obiektywne przeprowadzenie wyborów burmistrza miasta i gminy. Serdecznie w imieniu Rady Miejskiej dziękuję Miejskiej Komisji Wyborczej. Wysoka Rado, zrealizowaliśmy punkt drugi porządku obrad. Przed nami punkt trzeci, w zasadzie najważniejszy punkt dzisiejszych obrad, a mianowicie złożenie ślubowania przez burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna. Wysoka Rado, tak jak wcześniej już powiedziałem, w dniu 31 stycznia odbyły się przedterminowe wybory burmistrza miasta i gminy. Związane one były z tym, że dotychczasowy burmistrz pan Jerzy Paul został posłem na Sejm. W dniu 1 lutego w Dzienniku Urzędu Województwa Podkarpackiego pod pozycją 438 ukazało się obwieszczenie komisarza wyborczego w Rzeszowie o wynikach przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna przeprowadzonych w dniu 31 stycznia i w konkluzji tegoż obwieszczenia komisarz wyborczy stwierdził, że dokonano wyboru burmistrza, ponieważ w wyborach wymaganą liczbę głosów uzyskał pan Andrzej Rychel. Skrad, ja jeszcze powiem, że zgodnie z artykułem 29a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym warunkiem objęcia przez burmistrza obowiązków organu wykonawczego gminy jest złożenie ślubowania o treści określonej w tej przed chwilą przeze mnie wymienionej normie prawnej wobec Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie.
Obecnie proszę pana Andrzeja Rychla, można powiedzieć, że jeszcze elekta, o złożenie ślubowania. Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że pan Andrzej Rychel złożył ślubowanie zgodnie z treścią artykułu 29a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, a tym samym objął urząd burmistrza miasta i gminy Wasarzyna. W imieniu Rady Miejskiej, panie burmistrzu, jeszcze raz składam serdeczne gratulacje i liczymy na bardzo owocną współpracę, bo zarówno Rada Miejska, jak i burmistrz miasta i gminy są organami jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest miasto i gmina Wasarzyna, więc współpraca buduje, niezgoda rujnuje. Do tej pory odbywała się bardzo dobra współpraca, zarówno z burmistrzem, z poprzednim burmistrzem, obecnym tutaj panem Jerzym Paulem. Także ta dobra współpraca miała miejsce, gdy pan był pełniącym obowiązki, pełniącym funkcję burmistrza miasta i gminy. Także liczymy w dalszym ciągu na bardzo dobrą współpracę, gdyż tylko i wyłącznie będzie się to przeobrażać na bardzo dobre efekty dla życia, dla rozwoju naszej społeczności, jaką jest miasto i gminy, naszej wspólnoty, jaką jest miasto i gmina Nowa Starzyna. I tego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Obecnie prosił o głos pan Jerzy Paul, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, zaproszeni goście, pani sekretarz. Jeszcze 3 miesiące temu pełniłem zaszczytną funkcję burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna. Dziś stoję przed państwem jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Za to wielkie wyróżnienie chciałbym państwu serdecznie podziękować. Za to zaangażowanie, jakie państwo wnieśliście podczas wyborów, za to, że państwo postawiliście na moją osobę, że wskazaliście, że to jeden z nas ma szansę zasiadać w ławach parlamentu. Postawiliście państwo na mnie. Ja mam nadzieję ze swojej strony, że będę tak samo ciężko pracował jak do tej pory, jak przez 5 lat pracowałem jako burmistrz. Myślę, że, a może nawet teraz będę jeszcze ciężej pracował dla rozwoju naszej gminy. Szanowni państwo, do tej pory nawet nie myśleliśmy, że z takiej niewielkiej gminy, z małego miasta może ktoś być posłem. Może udać się, że jeden z nas będzie zasiadał w ławach parlamentu. To się stało. My weszliśmy to jako nasza gmina, gmina Nowa Sarzyna, na trochę inny poziom. W Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie Wojewódzkim wiedzą, że jest Nowa Sarzyna. W Warszawie wiedzą, że jest Nowa Sarzyna, że warto na nas stawiać, warto z nami współpracować. Bo tylko, proszę państwa, na dobrej współpracy możemy coś zbudować. Przez 5 lat jako burmistrz Nowej Sarzyny ja radnym, sołtysom, przewodniczącym osiedli w pełni zaufałem. Państwo zaufaliście mi, mojej osobie zaufaliście i to nam bardzo dużo pomogło. Wypłynęliśmy trochę na szersze wody i mam nadzieję, że proszę państwa będzie tak samo teraz z nowym burmistrzem, z panem Andrzejem Rychlem. Znacie go 5 lat, był moim zastępcą, obecnie jest moim następcą. Wiecie państwo, że jest osobą merytoryczną, dobrze przygotowaną, praktyczną, która chce i umie rozwiązywać problemy mieszkańców. Dlatego w imieniu swoim, nie w imieniu burmistrza, w imieniu swoim, proszę państwa o taką dobrą współpracę, bo jeżeli razem zrobimy drużynę, gdzie będzie poseł, burmistrz, rada, sołtysi, przewodniczący osiedli, możemy naprawdę dużo zrobić. Możemy bardzo dużo zrobić dla mieszkańców naszego miasta i naszej gminy, bo po to się spotykamy, aby rozwiązywać ludzkie problemy. Ja za te 5 lat serdecznie dziękuję. Państwu życzę dużo zdrowia, pomyślności, sukcesu w życiu osobistym, zawodowym i wszystkiego dobrego. A panie burmistrzu, proszę ode mnie jeszcze przyjąć pióro, którym mam nadzieję będzie pan podpisywał tylko dobre uchwały, które będą wspierały naszych mieszkańców i będą dla dobra całej naszej gminy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo posłowi za te słowa, za słowa mówiące o współpracy. Tak jak wcześniej powiedział, liczymy, że taka współpraca będzie i na pewno będzie, a nasza gmina będzie się w dalszym ciągu tak dobrze rozwijać, a może jeszcze lepiej, bo myślę, że zawsze następca, nowa osoba ma jeszcze większe, przynajmniej większy pęd, większe zamiary i zawsze jest taka nadzieja, że gmina jeszcze lepiej będzie się rozwijać. O głos prosi pan Andrzej Rychel, burmistrz miasta i gmina Wasożyna. Szanowni Państwo, chciałem z tego miejsca jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, szczególnie tym, którzy oddali na mnie swój głos. Naprawdę bardzo dziękuję za to zaufanie i obiecuję, że nie zawiodę go. Chciałem podziękować również tutaj obecnemu panu posłowi Jerzemu Paulowi, wcześniejszemu burmistrzowi, za 5 lat współpracy, takiej dobrej współpracy. I myślę, że w dalszym ciągu będzie ta współpraca się rozwijać. Tak jak wspomniał pan przewodniczący, deklaruję również ze swojej strony współpracę z Radą na naprawdę najwyższym, jakim będę mógł, poziomie. Ta współpraca przyniesie nam na pewno efekty. Chciałem jeszcze raz podziękować też wszystkim, którzy pomogli mi w tych wyborach, którzy uczestniczyli w kampanii. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również Państwu. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Wysoka Rado, ponieważ porządek obrad dzisiejszej 24. sesji został zrealizowany, stąd zamykam 24. sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Dziękuję bardzo.